Łuków niemal od zawsze słynął z tak zwanego przemysłu lekkiego, czyli produkcji różnego typu materiałów, tekstyliów, butów itp. itd. Jak zapewne pamiętacie, przemysłowe mapki w waszych szkolnych atlasach tam zawsze widniały obok naszego miasta nad Krzną tego typu oznaczenia. Ale o tym, od jak dawna Łuków związany jest z rzemiosłem i co tu właściwie się produkowało, opowiem w tym odcinku. Na początek przenieśmy się do odległych czasów Cesarstwa Rzymskiego. Oczywiście nasze miasto wtedy jeszcze nie istniało, aczkolwiek tego dokładnie chyba się nigdy nie dowiemy, a jak to mówią, nigdy nie mów nigdy, kończąc łacińskim etc. etc. To właśnie w starożytnym Rzymie powstały pierwsze grupy, czy też zrzeszenia rzemieślników, nazywane wówczas korpora, które były swego rodzaju odpowiednikami dzisiejszych cechów. Niemniej jednak sama historia działalności rzemieślniczej jest tak stara, jak sama idea budowania miast. Zapytacie, okej, fajnie, ale po co ta cała wycieczka i co to w ogóle ma wspólnego z Łukowem? Ano właśnie po to, że szukając najdawniejszych informacji o przemyśle czy też rzemiośle, musimy szukać wzmianek właśnie dotyczących cechów. I tak, przeczesując czeluścia najstarszych kart Łukowa, natrafiamy na masę problemów. Przede wszystkim to brak, a raczej niedostatek informacji dotyczących losów naszego miasta w wiekach średnich. Generalnie w średniowieczu nasz region był terenem słabo zaludnionym. No, nie było tu nic oprócz kiepskiej jakości gleby, bagien i wszechogarniającej pierwotnej puszczy. Sam Łuków pierwotnie istniał jako położony na wschodnich rubieżach raczkującej dopiero Polski gród obronny przeciwko jadźwingom, którzy raz po raz sporadycznie najeżdżali te tereny. Dopiero od początku XV wieku w kronikach pojawia się coraz więcej wzmianek o grodzie nad Krzną. Szczególnie taką przełomową datą w historii i rozwoju miasta jest 23 czerwca 1403 roku, kiedy to król Władysław Jagiełło nadaje miastu tak zwane prawa magdeburskie, czyli inaczej mówiąc lokację niemiecką. I nie chodzi tu o żaden rodzaj germanizacji, ale o kształtowanie i funkcjonowanie miasta już według zachodnich standardów. Wiek XVI to dla Łukowa prawdziwy okres prosperity. Istny boom gospodarczy, kwitnie handel, rzemiosło, kolejni władcy wydają coraz to nowe przywileje. Jednym słowem, z zapyziałego zaścianka położonego gdzieś na dzikich, zapomnianych wschodnich kresach powstaje silny, istotny w skali całego kraju ośrodek miejski o strategicznym położeniu tranzytowym. Już na samym starcie rozwoju gospodarczego zawiązują się w Łukowie pierwsze zrzeszenia rzemieślnicze. W 1505 roku na mocy przywileju króla Aleksandra Jagiellończyka zawiązane zostają dwa pierwsze i w sumie najliczniejsze cechy, jakimi są szewcy i piekarze, i w kolejnych latach bardzo szybko powstają następne. I tak do końca XVI wieku do listy dołączają jeszcze rzeźnicy i cyrulicy, czyli ludzie oferujący zarówno usługi związane z lecznictwem, bo trudno to dzisiaj byłoby nazwać medycyną, ale i chociażby fryzjerstwem. Poza cechami skupiającymi wokół siebie rzemieślników tylko jednej profesji, istniał także cech wspólny czy też składowy, do którego należeli wytwórcy, których w mieście było po prostu zbyt mało, żeby mogli zawiązać odrębny związek. W Łukowie należeli do niego m.in. kowale, ślusarze, rymarze, miecznicy, stelmachowie, kołodzieje, bednarze, nożownicy, siodlarze, stolarze, kotlarze, czapnicy i konwisarze. Jednak przypuszcza się, że wśród nich wszystkich największą rolę pełnili kowale, dlatego też cech ten często nazywa się cechem kowali i inszych rzemieślników. Mówiąc o okresie największego rozwoju, nie można tu pominąć osoby, która w większej mierze stała za tymi złotymi latami łukowskiej gospodarki. Mowa tu oczywiście o staroście i koniuszym koronnym Erazmie Domaszewskim. To on na przełomie XVI i XVII wieku, widząc w Łukowie ogromny potencjał, sprowadził tu zakon Bernardynów, współfundując im klasztor, wpompował ogromne pieniądze w budowanie fortyfikacji grodu, a także sprowadził do naszego miasta niemieckich sukienników, którzy osiedlili się na Ciężkowiźnie. Wiek XVII przyniósł niemal 100 lat nieustających wojen, które spustoszyły cały kraj, a w tym także i Łuków. W wyniku ciągłych najazdów i pożarów
miasto popadło w całkowitą ruinę, z której nie podniosło już się przez blisko kolejnych 200 lat. W tym czasie ludność polska niemal całkowicie przerzuciła się na rolnictwo, które no, w sumie bardziej gwarantowało wyżywienie całej rodziny w ciężkich czasach, pozostawiając handel i rzemiosło w rękach stopniowo napływających do miasta społeczności żydowskich. Zmianę w tej stagnacji ekonomicznej przyniosła dopiero kolej, która dotarła do Łukowa z końcem XIX wieku. Wraz z nią zaczęły w mieście wykwitać wszelkie formy tak zwanego drobnego przemysłu różnego. Masowo powstawać zaczęły mydlarnie, farbiarnie, betoniarnie, cegielnie, garbarnie, browary, gorzelnie, wiatraki, młyny, a także zakłady wyrabiające świece, narzędzia, obuwie czy chociażby gilzy do papierosów. I tak ogółem w Łukowie w 1887 roku istniało 12 różnych zakładów, a w 1912 roku ich liczba wzrosła już do 29 działających w 20 oddzielnych branżach. Pierwsza wojna światowa nie wywarła większego wpływu na sytuację gospodarczą w mieście, ale i także pierwsze lata II Rzeczypospolitej nie przyniosły tu żadnego gospodarczego wzrostu. I tak podstawą bytu Łukowian w tamtym okresie był drobny handel, rzemiosło, którym głównie trudnili się Żydzi, a także raczej przede wszystkim rolnictwo. Mimo tej stagnacji łukowscy rzemieślnicy zaczęli się jednak organizować i tak 7 czerwca 1925 roku odbyła się wielka uroczystość założenia oficjalnych cechów, na którą przybyli przedstawiciele warszawskich cechów, a także Centralnego Towarzystwa Rzemieślniczego. Od tej pory działalność miejscowych rzemieślników została w końcu sformalizowana, a ich umiejętności i tytuły egzaminowane. Co ciekawe, ufundowane zostały także sztandary poszczególnych cechów, które służą im do dziś. Niestety okres II wojny światowej, a także polityka pompowania ogromnych funduszy w przemysł prowadzona przez władze PRL-u doprowadziły do upadku, a dziś już chyba możemy powiedzieć, niemal całkowitego zaniku cechów rzemieślniczych, który dotyka nie tylko naszego miasta, ale i całego kraju.